co planuje Wasza osoba ukochana? Czyli tak jakby zamiary. O, już wszystko mi wypadło, kochani, zobaczymy. Karty Tarota, oczywiście ja Was serdecznie witam. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, a ja powróżę Wam prywatnie, kochani. Umówimy się. Czekanie na wróżbę indywidualną 1-2 lub na maksymalnie 3 dni, więc zapraszam serdecznie. Oczywiście mój adres e-mailowy wyświetlam tutaj na kanale. Kochani, co planuje Wasza osoba ukochana? Więc tutaj mamy już jakąś radość, ale też może to oznaczać trójkąt. Trójkąt miłosny, jeśli macie jakieś historie trójkątowe, trójkowe, tak? Mamy tutaj Gerechtigkeit, czyli sąd. Sąd, gdzie ta osoba chciałaby być może wyjaśnić jakieś wszystkie dylematy, problemy, konflikty, które są między Wami, które stoją jakby, jakby jako przeszkoda między Wami, tak? Przed sądem oczywiście tłumaczy się wszelkie jakieś kłótnie, tak? Na, przynajmniej no jest takie założenie, tak? Więc tutaj powinniście coś wyjaśnić. Dziewiątka monet mówi o tym, że ta osoba by chciała czegoś stabilnego, że jej czegoś brakuje stabilnego, szuka stabilnej relacji, długotrwałej relacji, jest jakby tutaj na drodze takiej, by relację taką stabilną, długotrwałą budować. I być może rzeczywiście znowu mamy trójkę, tak? Mieliśmy trzy kielichy, teraz mamy trzy, kochani, trzy buławy, więc być może jest jej trójkąt miłosny i ta osoba już jakby chciała podjąć decyzję i ruszyć w Waszą stronę, ruszyć, zrobić krok, ale boi się jeszcze tego ryzyka. Już patrzy na nowy horyzont, już widzi coś nowego, jakąś nową, być może decyzję, projekt, pomysł, tak, nowy plan, ale jeszcze boi się zrobić krok, jest jeszcze pasywna, tak? Być może jest tu rzeczywiście trójkąt miłosny, być może nie jesteście jedyną kobietą, być może nawet o to poszło. No i mamy 10 monet, czyli tutaj ta osoba na pewno chce stabilnej relacji, rodziny, szczęścia, stabilizacji, w miłości rodzinnej również, finansowej, tak? Czyli ta osoba naprawdę marzy o tym i ma nadzieję taką, że być może z Wami byłoby to marzeniem wręcz, tak? Nadzieją założyć taką piękną rodzinę, mieć sukces i emocjonalny, miłosny i w relacji i finansowy, tak? Także jakby tu myśli o tym, planuje to, no i chciałaby być radosna ta osoba, tak? Być może właśnie z Wami po wyjaśnieniu wszelkich jakichś dylematów, problemów, które macie na drodze. Jest tutaj duża nadzieja, prawda, na stabilną relację, także na nową próbę, na podjęcie ryzyka, na podjęcie decyzji. Także takie są plany w głowie, w sercu tej osoby. No czekajcie cierpliwie, zobaczymy, czy coś takiego nastąpi. Napiszcie mi koniecznie, kochani, w komentarzach, czy w jakiś sposób to z Wami ten rozkład właśnie dzisiejszych kart Tarota rezonuje. Czekam na Wasze komentarze, również na lajki z kciuczkiem w górę i nowe subskrypcje. Do usłyszenia już wkrótce.